Moja przygoda z szukaniem swojej ścieżki zaczęła się w dość młodym wieku. Od dzieciństwa wiedziałam, że chrześcijaństwo to zupełnie nie moja bajka. Jednocześnie fascynacja zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie, skłoniła mnie do zainteresowania się dawnymi wierzeniami. Będąc nastolatką, dowiedziałam się o rodzimowierstwie słowiańskim, wierze naszych przodków, którą wyznawało zaledwie garstka osób w całej Polsce. Tak mocno byłam wkręcona w naszą rodzimą wiarę i kulturę, że moimi pracami dyplomowymi z malarstwa były nasze starodawne święta, czyli Noc Kupały, Święto Plonów i Jare Święto, a moja praca maturalna z polskiego mówiła o pogańskich korzeniach naszej literatury. Mijały lata, a ja coraz bardziej zgłębiałam wiedzę, której próżno szukać w szkołach. Poznawałam wielu ludzi, którzy również wyznawali podobne poglądy i szukali czegoś więcej. Teraz są żercami, czyli kapłanami oraz organizują różne słowiańskie wydarzenia, które promują naszą rodzimą kulturę. I mimo, że ja zdecydowałam się pójść w kompletnie inną stronę, czerpać z wierzeń celtyckich i wika, to jednak nasza rodzima religia nadal jest bliska mojemu sercu. Dlatego zapraszam Was na film, z którego dowiecie się, czym jest rodzimowierstwo słowiańskie. Sing me a song of a life that is gone. Say could that last be Rodzimowierstwo słowiańskie jest neologizmem złożonym z dwóch słów – rodzima oraz wiara. I tak też można to dosłownie przetłumaczyć. Jest to szereg wierzeń politeistycznych związanych z pewnym obszarem zajmowanym pierwotnie przez plemiona Słowian, które są współcześnie wyznawane jak każda inna religia. Kiedy chrześcijanie chrystianizowali Europę, w końcu udało im się dotrzeć na ziemie polskie. W 966 roku pierwszy król Polski przyjął chrzest. Nie dla chrześcijańskiego Boga, ale dla dobra swojego narodu. Słowianie posiadali całkiem spory dobytek kulturowy, przez chrześcijan spalony albo przeinaczony w taki sposób, żeby było mu bliżej do jedynego i prawdziwego Boga chrześcijańskiego. Stąd na przykład święta chrześcijańskie obchodzimy wtedy, kiedy przypadają przesilenia astronomiczne. Ponieważ poganom łatwiej było wpoić, żeby robili to samo, ubierali choinki, malowali jajka itp. tylko dla innego Boga. Mówię o tym w wielu moich filmach, wystarczy, że zajrzycie tutaj w kartę. Jak już wspominałam, rodzima wiara jest wyznaniem politeistycznym, czyli osoby, które ją wyznają, zwracają się do wielu bogów. W związku z tym, że jest bardzo mało źródeł, które wyjaśniałyby stanowiska poszczególnych bóstw, część wiedzy opiera się na hipotezach, interpretacjach dawnych pism czy ksiąg i ewentualnych podobieństwach do bóstw z innych części świata. W jakich więc bogów wierzą rodzimowiercy? A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że podobnie jak w innych kulturach i starych wiarach, na przykład najbardziej pewnie wszystkim znanej greckiej, w naszej słowiańskiej religii nie ma czegoś takiego jak czyste zło i czyste dobro. Takie pojęcia pojawiły się wraz z chrześcijaństwem. Wiecie, sprawiedliwy i miłosierny Bóg, demony, które wyrządzają krzywdę i te sprawy. Tak naprawdę nasi przodkowie zdawali sobie sprawę, że bóstwo też może się wkurzyć i kierować emocjami. Na bóstwa w dawnych czasach patrzyło się jak na coś bardziej ludzkiego, a nie nieskalanego i nieomylnego, jak w przypadku Boga chrześcijańskiego. Tak samo jest z demonami. Demony nie muszą być złe, mogą również robić dobre uczynki. Ponadto wszystkie bóstwa odpowiadają za jakąś konkretną dziedzinę lub zjawisko przyrodnicze. I myślę, że u większości ludzi, którzy patrzą na to w ten sposób i wyznają wielobóstwo, czy to dosłownie, czy jako pewną metaforę, to o wiele łatwiej i bardziej naturalne jest dla nich zwracanie się do tych bóstw i sama wiara. Zresztą widzę to nawet po sobie. Dobra, bogowie.
Świętowit jest potężnym panem niebios, który rozporządza mocą nadprzyrodzoną. Jest również bogiem urodzaju oraz płodności. Svarug jest bogiem słońca, ognia i kowalstwa. Veles jest podziemnym bogiem magii, wszelkiego rzemiosła, również sztuki, handlarzy i kupców oraz bogactwa. Przedstawiany jest jako władca słowiańskich zaświatów, Navi, na której łąki wyprowadza się dusze. Mokosz to matka ziemia, bogini natury, jedna z najważniejszych bóstw panteonu słowiańskiego. Jest również partnerką bóstwa niebiańskiego. Perun, czyli ten, który uderza. Gromowładny bóg niebios, ale nie tylko. Symbolizuje siłę oraz wojenną taktyczność. Jego symbolem jest najbardziej majestatyczne drzewo na ziemiach polskich, czyli dąb. Rod jest bogiem płodności i ogniska domowego. Mówi się, że jest dawcą życia. Trzygłów jest bogiem o trzech obliczach, którego głównym miejscem kultu było Pomorze. Co do jego funkcji, nie są one do końca znane, jednak najwięcej hipotez mówi o tym, że jest to bóg wojny i władzy. Marzanna jest boginią zimy oraz śmierci. Możecie kojarzyć marcowe topienie Marzanny. Może nawet braliście udział w takiej zabawie, na przykład w szkole czy przedszkolu. W rzeczywistości palenie lub topienie Marzanny ma zapewnić ciepłą wiosnę, płodną ziemię i ogólny urodzaj. Istnieje również wielu bogów, których rzeczywiste istnienie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Takimi bóstwami są na przykład Czarnobóg i Białobóg, bogowie, którzy reprezentują dualizm, czyli dobro i zło, czy światło i mrok. Hors to słowiańskie bóstwo lunarne, które utożsamia się z wilkiem. Dziewanna jest boginią natury i wiosny. Oczywiście nie chcę Was tutaj zanudzać esejami na temat bóstw słowiańskich. Staram się pokrótce powiedzieć, o co mniej więcej z nimi chodzi. Planuję też film, w którym powiem o wiele więcej na ich temat. Nasza stara rodzima wiara nie ogranicza się tylko do bóstw. Posiadamy również szereg demonów i innych mitycznych postaci. Takimi demonami są na przykład rodzanice. Trzy wieszczki, które sprawowały opiekę nad kobietami w ciąży. Rodzanice odwiedzały narodzone dziecko i przepowiadały jego los. Mimo że są uważane za demony, dawni Słowianie odnosili się do nich z szacunkiem i składali im dary w ważniejszych momentach życia, jak ślub czy właśnie narodziny dziecka. Rodzanice i sposób ich traktowania przez dawnych Słowian i współczesnych rodzimowierców to dobry przykład postrzegania demonów w wiarach innych niż chrześcijaństwo. Będąc dzieckiem, na swoim pierwszym plenerze malarskim, który odbywał się w Bieszczadach, poznałam naprawdę wybitnego artystę Zdzisława Pękalskiego, dzięki któremu zainteresowałam się słowiańską demonologią. To on jako pierwszy opowiedział mi o biesach i czadach, wybitnie ludzkich słowiańskich demonach, których konflikt przyczynił się do uformowania znanych nam nie od dziś Bieszczad. Oczywiście jest to tylko legenda, jednak to właśnie ona rozbudziła we mnie tę iskrę fascynacji. Z naszych rodzimych ziem pochodzi również Baba Jaga, która wpływa negatywnie na nasze życie. Król lasów, czyli leszy lub jak kto woli Boruta, który również jest demonem neutralnym. Istnieje jeszcze wiele innych demonów. Południce, błędne ogniki, rusałki, topielce. Demony słowiańskie to temat na kompletnie inny film. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby taki pojawił się na moim kanale. Każda religia wiąże się z wiarą w jakieś życie pozagrobowe. Ma jakieś założenia na to, co się dzieje po śmierci. Zanim powiem Wam, w co wierzą rodzimowiercy słowiańscy, warto, abym wspomniała, że wiara w to, co jest po śmierci, to bardzo indywidualna sprawa. Można na przykład wierzyć w Boga, a nie uznawać ani piekła, ani nieba. To jest bardzo, bardzo indywidualne. Ale ogólnie rzecz biorąc, rodzimowiercy słowiańscy wierzą, że składamy się z duszy oraz z ducha. Jedna z tych części ulatuje do podziemnego świata, który nazywa się Navia, a rządzi nią Veles
i tam spotyka swoich przodków. Natomiast druga część ulatuje do wyraju, miejsca, gdzie można spotkać bogów, a następnie odrodzić się ponownie w ludzkim ciele. Można więc powiedzieć, że rodzimowiercy wierzą poniekąd w reinkarnację. W moich filmach już niejednokrotnie udowadniałam powiązania między świętami słowiańskimi a tymi, które goszczą we współczesnej kulturze polskiej, o których większość ludzi myśli, że są świętami Kościoła katolickiego. Jeżeli nie oglądaliście tych filmów, to serdecznie Was zapraszam do nadrobienia zaległości. Praktycznie wszystkie zwyczaje polskie, jak malowanie pisanek, czy po prostu obchodzenie na przykład Bożego Narodzenia w czasie zimowego przesilenia, wywodzi się z naszej rodzimej wiary. Słowiańskie święta mają ścisły związek ze zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie. Rodzimowiercy słowiańscy celebrują przesilenia oraz kultywują rytuały naszych przodków związane z poszczególnymi porami roku. Jakie święta obchodzą rodzimowiercy? Jaregody to święto wiosny, odradzającej się przyrody, szczęścia i płodności. To właśnie z tym świętem związane jest malowanie jajek i znane nam śmigus dyngus. Podczas jaregodów topi się marzannę, rozpala ogniska, aby przywołać jak najwięcej słońca oraz wykonuje się rytuały oczyszczające, przynoszące zdrowie oraz powodzenie. Jaregody to święto bardzo radosne i głośne, które obchodzi się podczas wiosennej równonocy. Kolejnym słowiańskim świętem jest Noc Kupały, czyli nasze rodzime walentynki. Są one obchodzone w najkrótszą noc w roku, pod koniec czerwca. Noc Kupały jest świętem ognia, miłości, magii i zabawy. Dla dawnych Słowian był to czas inicjacji młodzieży i przyjmowania jej do grona ludzi dorosłych. Podczas Nocy Kupały rozpala się ogniska, skacze przez nie i tańczy wokół nich. Kobiety plotą wianki i puszczają je na wodzie. Noc Kupały jest świętem radości i płodności, pełnym zabawy i ucztowania. Obecnie większe miasta w Polsce organizują różne ciekawe atrakcje, które są związane z Nocą Kupały, jak na przykład wspólne puszczanie wianków. Jesiennym świętem Słowian jest Święto Plonów. Jest to czas dziękowania za obfite zbiory i proszenie o jeszcze bardziej pomyślne w przyszłości. Obecnie święto to funkcjonuje pod nazwą dożynki. Rodzimowiercy obchodzą je pod koniec września. Na przełomie października i listopada osoby wyznające starą wiarę obchodzą dziady, czyli nasze rodzime święto zmarłych. Kto jeszcze wrzuca tego typu grafiki na Face'a? Nie. 1 listopad, święto zmarłych, to nie jest nasze święto. I jeżeli już chcecie walczyć o tradycję, to polecam udostępniać coś w ten deseń i ugościć dusze błąkające się po ziemi. Dziady są zależne od faz księżyca, ponieważ jest to święto lunarne, które Słowianie mogą obchodzić nawet kilka razy w roku. Jednak te październikowe dziady są rzeczywiście tymi najważniejszymi. Współczesne obchodzenie dziadów w zasadzie nie różni się za bardzo od dawnych praktyk. Rozchodzi się głównie o wspominanie przodków, przygotowanie się na odwiedziny duchów i odpowiednie ich ugoszczenie. Wśród chrześcijan dziady przetrwały jako zaduszki. Ostatnim świętem Słowian są Szczodre Gody, obchodzone w zimowe przesilenie, które przez chrześcijan zostało powiązane z narodzinami Chrystusa. W tym czasie rodzimowiercy celebrują zwycięstwo światła nad ciemnością. Jest to święto powiązane z kultem solarnym. Wiele tradycji, które znamy ze świętowania Bożego Narodzenia, ma swoje korzenie w rodzimej wierze. 12 potraw symbolizuje miesiące, a nie apostołów. Puste miejsce w naszej rodzimej wierze było przeznaczone dla przodka. Zwierzęta mówiące ludzkim głosem? Żaden tam boski cud, tylko pośredniczenie w przekazywaniu wiadomości od zmarłych. Mówiąc o tym wszystkim, czuję lekką irytację, bo o tym powinno się uczyć w szkołach. O tym powinno się mówić głośno. Czemu nawet współcześnie na lekcjach religii ksiądz nie przyzna, że te tradycje pochodzą od Słowian? Mi tego nikt nie powiedział, jak pewnie wielu z Was.
Przypuszczam, że to, co mówiłam przed chwilą, jak nie cały film, może być dla Was szokiem. Ale to jest właśnie nasza historia, którą mam wrażenie wiele organizacji chce zamieść pod dywan. A może ktoś z Was miał to szczęście i uczył się o tego typu rzeczach w szkole? Napiszcie w komentarzu. A wracając do Szczodrych Godów. W związku z tym, że tak dużo tradycji słowiańskich jest kultywowanych najczęściej nieświadomie, no to tak naprawdę celebracja Bożego Narodzenia, a słowiańskiego święta w zasadzie niczym się nie różni. Oprócz tych głównych świąt rodzimowiercy obchodzą masę mniejszych obrządków. Święto Peruna, Radunica, Święto Jarowita, Rusalia, Święto Dadźboga, Święto Roda, Święto Welesa, mogłabym wymieniać i wymieniać. Tak jak już wspominałam wcześniej, wszystko zależy od pory roku i fazy, jaka zachodzi w przyrodzie. Ale oprócz starych świąt, rodzimowiercy słowiańscy kultywują również różne tradycje rytualne naszych przodków. Jedną z nich są postrzyżyny. Polegają one na obcinaniu włosów chłopca w dniu jego 7 urodzin. To jest taki rytuał przejścia, swego rodzaju rodzinnej inicjacji. Dawniej po postrzyżynach wychowaniem chłopca zaczynał zajmować się ojciec. Obecnie ma ona raczej charakter symboliczny. Inną, bardzo ciekawą tradycją, która kultywowana jest do dziś, jest swadźba, czyli słowiański ślub. Swadźbę przeprowadza kapłan rodzimej wiary, czyli żerca. Niestety, współcześnie swadźba ma raczej charakter jedynie symboliczny, bez mocy prawnej. A jeżeli jesteśmy już przy tradycjach ślubnych, to warto, abym opowiedziała Wam o jeszcze kilku. Takim związanym ze ślubem rytuałem są rozpleciny. Jest to obrzęd symbolicznego pożegnania panieństwa przez przyszłą małżonkę, w którym towarzyszą jej druhny. Polega ona na zaplataniu warkocza i wplątywaniu w niego różnych ziół i roślin, a następnie rozplatanie go i wyciąganie ozdób. Istnieje również taki rytuał jak oczepiny, który polega na obcięciu włosów przyszłej panny młodej, co ma symbolizować przejście ze stanu wolnego w zamężny. Film rozszerzający temat pogańskich ślubów pojawi się na moim kanale już wkrótce. Malowanie pisanek, kolędowanie, a nawet stypa to również obrzędy wywodzące się z naszej rodzimej wiary i kultywowane przez współczesnych rodzimowierców. Bardzo trudno jest opowiedzieć mi o wszystkich tradycjach słowiańskich w jednym filmie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i cierpliwie poczekacie na następne materiały, w których będę opowiadała o słowiańskich tradycjach, bogach i mitach. Bardzo ciekawym zjawiskiem w wierzeniach pogańskich, nie tylko w rodzimowierstwie słowiańskim, jest brak takiego pojęcia jak grzech. Grzech pojawił się wraz z chrześcijaństwem i nauką Kościoła. To, jakimi jesteśmy ludźmi i co robimy z naszym życiem, nie powinno być uwarunkowane przez żadne przykazania, nakazy czy zakazy, tylko przez nas samych. O ile piękniej żyje się z myślą, że każdy z nas jest dobry i zasługuje na to, co najlepsze, niż z przeświadczeniem, że urodziliśmy się z grzechem i jak będziemy dobrze żyć, to nie czeka nas wieczna kara. To jak w końcu jest? Czynimy dobro ze strachu czy bezinteresownie? Bo ja, jako poganka, nie mam żadnego interesu w byciu dobrym człowiekiem. Ja po prostu chcę być dobra. Nie wierzę w piekło ani w wieczną karę, a mimo tego nie zachowuję się jak dzikus. Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o miejscach w Polsce, które są dla rodzimowierców miejscami świętymi oraz w których wykonują oni obrzędy. Dla osób, które poprzez swoją wiarę żyją blisko z przyrodą, najpiękniejszą świątynią zawsze będzie las i łono natury. Zdania na temat miejsc kultu Słowian są podzielone. Czy Słowianie posiadali świątynie w formie budynków? Tak, ale niestety mało z nich się zachowało. Podczas chrystianizacji miejsca kultu i święte posągi po prostu niszczono. Dawni Słowianie odprawiali swoje rytuały w świętych gajach, specjalnie wydzielonych obszarach leśnych. Były to miejsca magiczne, które poświęcano konkretnym bogom lub służyły do różnorakich obrzędów. W takim gaju zawsze znajdował się dąb,
który jest najważniejszym drzewem dla Słowian, stanowi epicentrum, najważniejszy symbol życia i który jest utożsamiany z kultem gromowładnego Boga. Trudno mi powiedzieć, czy rodzimowiercy słowiańscy tworzą swoje święte gaje. Jednak pewnym jest, że przeprowadzają rytuały na łonie przyrody, tak jak inni poganie, którym blisko do natury. Inne miejsca, które są ważne dla rodzimowierców, to miejsca, które odgrywały ważną rolę w wierze dawnych Słowian i w których czuć tą pierwotną energię. Nazywa się je miejscami mocy. Niestety, dużo punktów na mapie Polski, które są za takie uważane, zostały skatoliczone i przeinaczone przez Kościół, albo po prostu zapomniane. Jednym z takich miejsc jest Ślęża, ważny punkt praktyk religijnych Słowian, na której szczycie zostało wybudowane sanktuarium. Ślęża była i nadal jest ważnym miejscem kultu solarnego. Jest to też również nasz polski czakram ziemi. Tuż obok Ślęży wznosi się Radunia, drugie miejsce kultu Słowian. Ślęża emanuje energią męską, natomiast Radunia energią żeńską. Na Podkarpaciu zachowała się świątynia Słońca, która jest kamiennym kręgiem z głazem w środku. Jest to miejsce mocy poświęcone Swarogowi. Innym miejscem kultu Słowian była Łysa Góra, gdzie można znaleźć kamienne wały i kręgi. Ślady słowiańskiej wiary można znaleźć również w Wolinie, który dawniej był miejscem kultu Trzygłowa. Każde z tych miejsc można odwiedzić, poczuć ich moc, a może nawet spotkać odprawiających rytuały rodzimowierców słowiańskich. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was mój film może wydać się kontrowersyjny. Jednak faktem jest, że większość współczesnych tradycji i zabobonów w Polsce wywodzi się od naszych przodków i ich praktyk religijnych. Mimo, że nie jestem rodzimowierką, to bardzo szanuję dawną wiarę i cieszę się, że zyskuje coraz większą popularność. W Polsce jest coraz więcej zgrupowań rodzimowierczych, coraz więcej eventów i wydarzeń związanych z naszą, chciałoby się powiedzieć, prawdziwą wiarą. Mam nadzieję, że wszystko będzie się prężnie rozrastało. Napiszcie w komentarzu, czy ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainteresowałam Was naszą rodzimą wiarą. A może ktoś z Was wierzy w dawnych bogów i uczestniczy w słowiańskich świętach? Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli ktoś z Was jeszcze mnie nie subskrybuje, to serdecznie do tego zachęcam. Wpadajcie na mój Instagram paranormalia.it. Widzimy się w następnym magicznym filmie. Sława!